Cześć, z tej strony Piotr Gankiewicz oraz Patryk Chudarski, cześć. Witamy Was w ostatnim końcu odcinku kursu dotyczącego programowania oraz tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka C-Sharp oraz .NET Core. Udało się w końcu nagrać ostatni, finalny odcinek po trochę dłuższej przerwie. Zastanawiałem się, co w tym odcinku umieścić i koniec końców pomyślałem, że zamiast robić coś, co będzie jeszcze jakimś ewentualnym rozszerzeniem tamtego repozytorium, na którym pracowaliśmy do tej pory, pokażę coś, powiedzmy, zupełnie nowego, co będzie takim fundamentem do tego, co mam nadzieję będzie się działo dalej, między innymi na tym kanale, a chodzi o taki koncept tworzenia, powiedzmy, systemów trochę bardziej rozproszonych, jak to się nazywa, czyli takie koncepcje właśnie jak na przykład system oparty na usługach, czy jak jest ten cały popularny hype na mikroserwisy. Właśnie pójdziemy trochę w tym kierunku i w tym odcinku przedstawię właśnie takie fundamenty tworzenia systemu, powiedzmy, rozproszonego, od czego w ogóle zacząć i po co się to robi. Patryk, nie wiem, czy ty miałeś jakąś styczność z tym, albo rozumiesz sam koncept tych systemów rozproszonych, czy tam systemów takich opartych na usługach? Rozumiem koncept, ale jeszcze w pracy, że tak powiem, sam tam nic nie kodziłem w tym, nie? Okej. No to dobra, na sam początek w ogóle może objaśnię pokrótce koncept, po co w ogóle tworzyć systemy rozproszone, jaki to ma cel. No więc załóżmy sobie tak, że tworzymy twą aplikację, czyli powiedzmy mamy jakieś HTTP API, no i do takiego API przychodzą sobie jakieś żądania, tak? Czyli jakiś tam, powiedzmy, request przychodzi do takiego API, no i potem takiej API, które jest monolitem, powiedzmy, składa się z iluś tam warstw, to nie ma większego znaczenia, dostaje jakieś żądanie, które przychodzi do niego, no i coś musi z nim zrobić, prawda? Czyli na przykład zarejestruj użytkownika, nie wiem, pobierz płatności, przetwórz płatność, wygeneruj fakturę, zapisz dokument, tak dalej. Ta cała logika dzieje się w tym API. No i teraz kwestia jest taka, że przychodzi takie żądanie, API je przetwarza, następnie API zwraca jakąś odpowiedź, czyli jakiś response, i to dzieje się, powiedzmy, synchronicznie, czyli ktoś wysyła tutaj do API, czeka, powiedzmy, nie wiem, ułamek sekundy, pół sekundy, bądź kilka sekund, jeżeli jest duże zdanie lub duże oburzenie tego API, bądź jakiś trudny proces do wykonania, API mu odpowiada, zakładamy, że się wykonało. No i gdzie tu jest problem? Problem jest taki, że w momencie, gdy nasze API wymaga, powiedzmy, przetwarzania naprawdę ogromnej ilości zapytań na sekundę, ogromnej, tym mam na myśli tysięcy, tylko już jakieś setki tysięcy, czy nawet miliony, bo już są takie problemy, bądź z drugiej strony nie wymaga może tylu zapytań na sekundę, ale na przykład zapytania są kosztowne pod tym względem, że przetworzenie takiego zapytania wymaga przetworzenia jakiejś skomplikowanej operacji, która może trwać nawet kilka sekund. No i w tym momencie nasze zapytanie do serwera wisi, są wykorzystywane zasoby, inni klienci mogą mieć problem z przetworzeniem swoich żądań. No i co można z tym zrobić? No więc tutaj pierwsze, co można zrobić, to oczywiście rozszerzyć zasoby naszego API, czyli jakby dodać, powiedzmy, nie wiem, CPU, czyli procesora, powiększyć RAM i tak dalej. No ale coś takiego to się nazywa vertical scaling, czyli skalowanie, powiedzmy, takie w górę, wertykalne, które polega właśnie na tym, że dodajemy do naszego komputera czy tam jakiegoś serwera fizycznego zasobów, tak? No ale jak wiadomo, zasoby są skończone, w pewnym momencie natrafimy na ścianę, mamy ileś tam giga RAMu, ileś tam tych rdzeni procesora, no i może być problem, co zrobić dalej. No więc tutaj można zrobić drugą rzecz, można, powiedzmy, sobie stworzyć, mamy HTTP API, powiedzmy, jako jedną instancję, możemy mieć, powiedzmy, ta jedną instancję naszego API, możemy mieć tutaj drugą instancję naszego API, trzecią instancję naszego API, no i kierujemy cały ten ruch do naszego API z poziomu czegoś takiego, co się nazywa load balancerem, który po prostu rozdziela ruch do naszych, na przykład witryn, czy naszego API i tak dalej. Po prostu samo sobie kieruje ruchem i mówi, co gdzie ma trafić, tak? Więc to też jest jakaś opcja. No ale niemniej jednak nadal mamy taki, powiedzmy, monolit, z tym, że w tym momencie rozbity na jakieś trzy instancje. No i co możemy zrobić dalej? No więc możemy zastosować właśnie podejście, o którym będę teraz mówił, czyli podejście trochę bardziej rozproszone, które polega na tym, że mamy tutaj tak naprawdę nasze API na wejściu, czyli powiedzmy mamy tutaj HTTP API, przychodzi nam żądanie do serwera. No i teraz API samo w sobie nie przetwarza tego żądania, czyli ono nie wykonuje jakby przetwarzania jakiejś logiki biznesowej, tylko ono to API, przepraszam, ono to żądanie puszcza dalej
na tak zwaną szynę, czyli to żądanie sobie trafia na jakąś szynę, tak zwany service bus, o której zaraz powiem. Ono sobie trafia na szynę i następnie takie żądanie, które trafia na szynę jako wiadomość, jest wyłapywane, czy jak się mówi, konsumowane przez pewien dedykowany serwis. Czyli załóżmy, że na przykład posiadamy jakieś żądanie typu zarejestruj użytkownika, tak? Czyli na przykład mam żądanie typu create user, coś takiego. Ono trafia do naszego API, następnie API je pcha na szynę i następnie załóżmy, że na naszej szynie mamy jakieś inne API, jakiś wewnętrzny serwis, usługę, która powiedzmy nazywa się user service. No i ten user service subskrybuje się, jak się to mówi, czyli nasłuchuje na wszystkie typy wiadomości create user, które trafiają na naszą szynę i następnie widzi, że taka wiadomość trafiła, bo API ją, że tak powiem, popchnęło na tą szynę, trafiła taka wiadomość, pobierają sobie z naszej szyny, konsumuje i następnie co może zrobić? Na tym może się skończyć cały proces lub może stworzyć powiedzmy jakąś kolejną wiadomość. Powiedzmy, że w tym przypadku mieliśmy takie żądanie, czyli użytkownika, a następnie mamy już coś w trybie dokonanym, czyli powiedzmy wykonało się jakieś zdarzenie, nazwijmy na przykład user created, które sobie znowu gdzieś trafia na szynę. No i teraz na tej szynie taka wiadomość sobie trafiła i powiedzmy, że jakiś inny serwis subskrybuje się powiedzmy na taką wiadomość tego typu. Powiedzmy, że niech to będzie serwis jakiś, powiedzmy, nie wiem, logging service, powiedzmy serwis jakiś tam logowania, przetrzymywania logów. On subskrybuje się na taką wiadomość, taki typ wydarzenia, no i sobie coś z tym robi i tak dalej, i tak dalej. I w taki sposób, taki bardzo naturalny, możemy sobie komponować po prostu takie procesy, gdzie wysyłamy pewnego rodzaju wiadomości na naszą szynę. Wiadomości są konsumowane przez subskrybentów, których interesuje dany typ wiadomości i następnie subskrybenci mogą sobie generować kolejne wiadomości, wypychać je na szynę i potem mogą być one znowu konsumowane przez innych subskrybentów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka pojedyncza wiadomość tego typu, czy na przykład create user bądź user created, była subskrybowana przez wiele różnych usług naraz. I cała filozofia, powiedzmy, tworzenia takich systemów rozproszonych, która wyszła od czegoś takiego, co się nazywa SOA, czyli Service Oriented Architecture, gdzie trochę była bardziej scentralizowana, bo akurat w SOA chodzi o to, że zazwyczaj używamy jednej technologii, że mamy coś, co jak się mówi, orkiestruje, czyli zarządza pracą pozostałych usług. To coś ewoluowało ostatnimi laty w dość bardzo popularne podejście oparte na tak zwanych mikroserwisach. Powiedzmy, no niech będą to mikroserwisy, czy tam nawet nanoserwisy, zwał jak zwał. Chodzi ogólnie o to, że wydzielamy w naszym systemie takie usługi, mikro powiedzmy usługi, które są jakby dedykowane do konkretnych zadań. Czyli na przykład możemy sobie wyobrazić, że na przykład mamy usługę, która się zajmuje użytkownikami, która zajmuje się uwierzytelnianiem, która zajmuje się płatnościami, która zajmuje się przetwarzaniem plików, generowaniem faktur itd., itd. Szukamy po prostu takich osobnych domen, jakichś funkcjonalności, no i wydzielamy je na zasadzie właśnie takich pojedynczych, małych serwisów, które realizują po prostu jakąś konkretną logikę biznesową. Następnie sobie definiujemy w naszym komendzie różnego rodzaju wiadomości i najczęściej wiadomości dzielę na wiadomości jakby dwóch typów, czyli comment oraz event. Czyli tak jak byliśmy w naszym passengerze, w naszym repozytorium, mieliśmy jakieś komendy, na przykład add, nie wiem, create driver czy coś takiego. No i jak możemy jakiś event czy jakieś wydarzenie, na przykład driver created. Więc mamy takie dwa typy wiadomości. No i te wiadomości są po prostu wysyłane na szynę, subskrybowane i konsumowane przez po prostu inne usługi w całym naszym systemie. I tak to ogólnie z góry, tak bardzo ogólnie wygląda. No i teraz pytanie, dlaczego w ogóle coś takiego robić? Ponieważ używając takiego podejścia, można powiedzieć, że jesteśmy w stanie nasz system, jak się mówi, skalować praktycznie w nieskończoność. Bo w tym miejscu możemy uzyskać coś takiego, co się nazywa skalowaniem horyzontalnym, czyli skalowaniem wszerz. Ponieważ nic nas nie ogranicza, abyśmy na przykład posiadali takiego user serwisu, czy jakiegoś payment serwisu, czy innego typu, tego typu usługi, na przykład 100, czy 1000, czy dowolną ilość instancji. Tak? Przez instancję rozumiem pojedynczą usługę takiego serwisu, która sobie może gdzieś siedzieć na przykład właśnie na maszynie wirtualnej, bądź w tym kontenerze dockerowym i może być rozproszona dowolnie na dowolnej ilości serwerów, dowolnej ilości miejsc. I tak naprawdę filozofia jest taka, że załóżmy, że mamy 1000 albo powiedzmy 100 instancji
user serwisu. Trafia wiadomość typu create user na naszą szynę. No i co się dzieje? Jedna z tych 100 instancji sobie taką wiadomość wyłapuje, ją przetwarza, następnie generuje takie zdarzenie, no a pozostałe 99 instancji w tym momencie jest, powiedzmy, bez żadnego zdania. Więc jak w jednym momencie, powiedzmy, trafi na naszą szynę, nie wiem, kilkaset wiadomości tego typu, na przykład chcemy stworzyć kilkaset kont, no to wtedy mamy 100 instancji i one sobie wyłapią każda, powiedzmy, załóżmy, że po kilka wiadomości i przetworzą je naprawdę bardzo, bardzo szybko. Więc dzięki temu uzyskujemy możliwość praktycznie nieskończonego skalowania naszej aplikacji, czyli tak zwany horizontal scaling. Coś takiego. Czyli vertical scaling, czyli skalujemy wertykalnie, czyli jakby do góry, dając zasoby do naszego serwera, jakieś CPU, RAM i tak dalej. Natomiast horizontal scaling, po prostu dajemy kolejne maszyny, no i sobie dystrybuujemy, czy tam rozbijamy nasze instancje, powiedzmy, po różnych serwerach, dodajemy dowolną już instancji, a wszystko jest scentralizowane za pomocą właśnie tej szyny, która służy do jakby kolejkowania i wymiany wiadomości. I tak to wygląda w teorii. Oczywiście tworzenie aplikacji opartych na szynie takich bardziej spłoszonych zwiąże się zupełnie z czym innym, ponieważ jest tu trochę, że tak powiem, kwestii związanych z poprawnym zarówno subskrybowaniem, jak i przetwarzaniem tych wiadomości oraz pewnego rodzaju dość dużo większej złożoności niż masz to się w przypadku takiego typowego monolitu, gdzie cała logika jest zawarta w obrębie jednego projektu. Bo tutaj mamy takich usług dowolną ilość i musimy mieć pewność, że ten cały nasz proces na przykład zakończy się powiedzeniem, że konkretne usługi, że tak powiem, przetworzą sobie te wiadomości na swój sposób poprawny, że wykonują odpowiednie zdarzenia. Co jest też istotne, to że bardzo często stosuje się takie podejście, że każda usługa ma swoją własną bazę danych. Card user service ma własną bazę danych dedykowaną, może dobrze bazę danych typu Mongo, NoSQL-owa. Inny serwis może mieć SQL-ową, inny jeszcze jakąś dowolną inną. Chodzi o to, że mamy raczej bazę danych per serwis, aby te usługi były jak najbardziej niezależne od siebie. Nie chcę mieć jakiejś pojedynczej bazy danych, takiej scentralizowanej, ponieważ ona może po prostu stanowić wąskie gardło i tak naprawdę w przypadku każdego, tak jak powiedzmy, mikroserwisu, baza danych musi być dedykowana dokładnie do jego potrzeb, zakładając, że dana usługa w ogóle potrzebuje jakąś bazę danych dla siebie mieć. Więc tak to w teorii wygląda. No i teraz może przykład w kodzie. W trakcie .NET Cortura, który robiliśmy z Łukaszem Pyrzykiem, jako przykład na warsztatach tworzyliśmy taką aplikację. Ona jest dostępna tutaj na moim GitHubie. Aplikacja nazwie Fibon, nie myli z Gibbonem. Aplikacja o nazwie Fibon. To jest bardzo prosty system rozproszony, powiedzmy to, który służy do tego, aby wyliczyć sobie nam kolejną jakby wartość ściągu Fibonacciego, czyli tam podstawy jakiejś matematyki licealnej. No i teraz to sobie oczywiście możecie tutaj sklonować dla siebie i odpalić. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda na takim przykładowym, dość podstawowym poziomie. Więc tak, mam tutaj moją aplikację i mam w niej tak naprawdę trzy projekty, czyli mam jakieś API i API się mówi, że stanowi bramkę naszego systemu, czy mówi się, że API to jest tak zwany gateway. To się nazywa API gateway, taki wzorzec, powiedzmy, architektoniczny. Czyli API tak naprawdę stanowi bramkę, ono tylko dostaje zadanie na wejście i pcha je na szynę. Dzięki czemu API jest bardzo szybkie, bo samo w sobie nie przetwarza w sumie, nie ma jakiejś rzeki biznesowej, tylko po prostu przepycha wiadomości dalej. Więc mamy sobie takie API. Zobaczmy, mam w naszym API controller o nazwie Fibonacci Controller. No i tutaj w naszym Fibonacci Controllerze mamy bus klienta, który służy do połączenia się z naszą szyną. I tutaj on sobie po prostu naszej operacji typu post. Co robi? Robi operację publish async, która po prostu wypycha naszą wiadomość na szynę. No i następnie z tą wiadomością gdzieś coś się dzieje. Czyli jest publish async, nasza wiadomość typu calculate value, czyli nasza komenda oblicz wartość, no i przesyła naszą wartość. No i w tym momencie to sobie gdzieś trafia na szynę i jakiś serwis się tym zajmuje. Więc zanim przejdziemy troszkę dalej do serwisu, to jedna uwaga. W tym miejscu użyłem szyny RabbitMQ. Jest masa różnych szyn, czy zwanych service busów. Jest RabbitMQ, ZeroMQ, wiem, że Patryk, tu używasz. Jest szyna na Azure, są szyny na AWS-ie. Jest naprawdę masa różnego rodzaju szyn. I tak naprawdę zależy do tego, do czego potrzebujecie danej szyny użyć, ponieważ każda ma troszkę inne właściwości, troszkę inne stosowania. Niektóre są przeznaczone, powiedzmy, troszkę bardziej do finansów, inne oferują jakieś
trwałe kolejki, inne gwarantują to, że wiadomości przyjdą w takim porządku, jakim weszły na szynę i tak dalej. Więc naprawdę zależy, czego potrzebujecie użyć. Ja na przykład bardzo lubię RabbitMQ, ponieważ jest rozwijany od wielu lat, jak widać już od 10. Jest oparty na Erlangu, czyli jest stworzony właśnie w oparciu o ten cały język, stworzony właśnie do tworzenia takich systemów rozproszonych. No i jest oczywiście open source'owy, darmowy, więc działa naprawdę bardzo dobrze i bardzo stabilnie, ale to już jest kwestia naprawdę potrzeb do tego, do czego potrzebujecie użyć danej szyny danych. Więc ja używam Rabbita, no i teraz jak to w ogóle odpalić? Więc są dwie opcje, znaczy w sumie trzy. Pierwsza opcja jest taka, że pobieracie go i instalujecie na swoim systemie i to działa w taki sposób, że musicie sobie pobrać Rabbita tutaj z tej stronki na dany system operacyjny. No i jeszcze musicie wcześniej zainstalować sobie Erlanga, czyli środowisko uruchomionowe dla tego języka Erlang. Odpalacie Erlanga, pobieracie Rabbita, no i to wam działa. To jest opcja numer jeden. Opcja numer dwa to jest taka, że możecie użyć sobie usługi Cloud AMQP, która oferuje Rabbita właśnie w chmurze. I jak sobie tutaj zobaczycie w ten pricing, to zobaczycie, że na samym dole tutaj będzie opcja, która pozwala użyć tego za darmo. Czyli tutaj na samym dole macie opcję właśnie Little Lemur for Development. No i możecie sobie to użyć za darmo, zarejestrować za darmo i używać sobie takiej własnej szyny RabbitMQ, która sobie tam stoi w chmurze, po prostu do celów testowych zupełnie za darmo. No i trzecia opcja to jest użycie, odpalenie tego z poziomu Dockera. Czyli w tym przypadku odpalimy sobie Docker run. Wystawił ten port 5672, którego używa RabbitMQ, użył obrazu RabbitMQ i w tym momencie po chwili będę miał uruchomioną moją szynę danych tutaj działającą sobie w oparciu o tego Rabbita. Jak widzimy, ona się tutaj odpaliła, no i sobie działa. No i teraz może w jaki sposób ta cała aplikacja w ogóle działa? No działa w taki sposób, że mamy nasze API, mamy nasz serwis, który stanowi naszą usługę właśnie konsumującą wiadomości typu calculate value do obliczenia ciągu Fibonacciego. Mamy jeszcze taki projekt o nazwie messages. Często jest tak, że musimy mieć jakiś pewien wspólny interfejs, jakiś wspólny kontrakt, w którym definiujemy sobie wiadomości przesyłane na naszą szynę, tak? Czyli chcemy wiedzieć, że na szynę trafia wiadomość tego typu, no i chcemy mieć jakąś możliwość, aby inne usługi były w stanie się zasubskrybować na wiadomość po prostu po jej typie. Więc zobacz, mamy bardzo proste wiadomości, czyli mamy komendę, która mówi calculate value, zrób coś, obliżamy wartość oraz mamy wydarzenie, czyli event o nazwie value calculated, czyli obliczono wartość dla podanej liczby oraz podany wynik dla danego wyrazu ciągu Fibonacciego. Więc jak to teraz działa? Mamy naszą komendę, mamy nasz event, mam dwa proste interfejsy, takie marker interfejsy, po prostu mówię, że coś jest komendą oraz sobie mówię, że coś jest eventem. No i teraz mam coś takiego jak command handler, więc to powinniście dobrze znać z passengera. Command handler to jest po prostu taki wzorzec, gdzie sobie definiuję interfejs, który mówi mi, że na wejście przyjmuje komendę typu T, no i mam ją w pewien sposób przetworzyć. To samo mam dla eventa, czyli mam event handler, przyjmuje na wejście jakieś zdarzenie typu T, no i mam coś z nim zrobić, czyli w jakiś sposób je przetworzyć. Więc zobaczmy, mam nasz Fibon API, mam nasz Fibonacci controller i ten controller po prostu przesyła nam tutaj na naszą szynę, używając tego iBus klienta, przesyła nam po prostu komendę typu calculate value dla operacji typu HTTP POST. Ten iBus klient wziął się z biblioteki o nazwie RowRabbit. Rozmawiałem z jej twórcą kilka razy, trochę mi pomagał przy niektórych rzeczach, jak miałem jakieś problemy. RowRabbit ogólnie jest biblioteką, która służy właśnie do komunikacji z RabbitMQ. Do RabbitMQ jest kilka bibliotek, jest oficjalna biblioteka nazwie RabbitMQ Client, wspierająca Netcora, na niej właśnie powstał RowRabbit, kilka innych. Ja bardzo lubię RowRabbita, ponieważ po prostu ta biblioteka dostarcza takiej fajnej abstrakcji, dzięki czemu można dość prosto wysyłać, odbierać wiadomości na szynie. Więc mam ASP Netcora, jak widzicie używam do Netcora już 2.0. Od niedawna mam tego RowRabbita. No i teraz jak to jest konfigurowane? Więc w naszym startupie, tutaj tak naprawdę, jak sobie zjedziemy, mam taką opcję, mamy to nazwaną Configure RabbitMQ, zobaczmy, na samym dole. No i w tej opcji mam tak. Tworzyłem sobie nową klasę o nazwie RabbitMQ Options, która mi dzieci po klasie RowRabbit Configuration pochodzącej z tej biblioteki, która sobie zawiera właśnie wszystkie te wymagane
przez mojego klienta, w sumie tylko RoRabbit, pola do konfiguracji, jak widzicie, username'a, hasło, port, virtual hosta i tak dalej, jakieś timeouty. Więc mam taką klasę. No i teraz w moich app settingsach JSON-owych sobie zdefiniowałem sekcję o nazwie RabbitMQ i to coś pochodzi tutaj z docsów RoRabbita, czyli RoRabbit read the docs.io. I tutaj właśnie w sekcji konfiguracyjnej możemy sobie zobaczyć, że configuration options, że tutaj mamy poniżej tego JSON-a, którego możemy sobie zmapować do naszej konfiguracji. Więc ja to po prostu przekopiowałem i tutaj wrzuciłem do moich app settingsów. Następnie mam taką sekcję gotową, więc biorę sobie po moim startupie, mówię stwórz nowy obiekt mojej klasy, pobierz moją sekcję RabbitMQ z opcjami, no i zbinduj, czyli przypisz wartości z tego JSON-a do mojej klasy. Więc w tym momencie mam już moją opcję, mam moje opcje rabbitowe już wypełnione w tej klasie. I następnie używam tej RoRabbitFactory, pochodzącej z biblioteki oczywiście. Tworzę sobie tutaj nowego klienta, przekazując moje konfiguracje. Więc w tym momencie tutaj ten klient, jak widzimy, jest typem bus client. No i sobie rejestruję mój iBus client jako singleton, ponieważ chcę, aby operacją połączenia do bazy, połączenia do szyny danych całkowicie zarządzała biblioteka, dlatego to jest po prostu singleton, czyli coś, co ma pojedynczą instancję przez cały cykl życia naszego API. Więc to jest pierwsza kwestia. Tak sobie prosto konfiguruję połączenie z moją szyną. I następnie mówię tak. Mam tutaj moją komendę, w tym przypadku moje wydarzenie o nazwie ValueCalculated. Chciałbym, aby w moim API był event handler, czyli coś, co skonsumuje nadchodzące wydarzenie typu ValueCalculated. Przetworzy je i użyję w tym celu klasy ValueCalculatedHandler, czyli w moim API sobie tutaj stworzyłem po prostu handler, będący typu event handler od wartości value calculated, które robi tyle, że zapisuje w jakimś repozytorium w pamięci wynik operacji, po prostu przychodzące z szyny jako value calculated. Więc tak naprawdę to jest tyle. I tutaj jeszcze powyżej, w tym miejscu, definiuję sobie moją subskrypcję, czyli muszę powiedzieć, że ja subskrybuję się na dany typ wiadomości przychodzący do szyny. Więc tutaj to jest również zrobione w taki najprostszy, najbardziej trywialny sposób. Jak sobie zobaczycie to na tutaj do serwisu, tutaj w startupie jest dokładnie to samo, czyli był wzorzec kopiego pasta, skopiowałem, wkleiłem kod, bo po prostu nie było sensu, aby tworzyć jakiś osobny, wspólny projekt na taki kod, który w normalnej aplikacji, powiedzmy, taki bardziej trzeba bym zrobił, bo nie będę powtarzał tego kodu dwa razy lub więcej razy, ja miałbym więcej serwisów. Tutaj mam dokładnie to samo, tylko w tym przypadku, w tym serwisie po prostu subskrybuję się na moją komendę, a nie na mój event calculate value, używając calculate value handlera. I tu mówię tyle, że pobieram jego klienta, bus klienta z mojego kontenera IOC, gdzie sobie to zarejestrowałem właśnie jako singleton mój iBus client i następnie mam ten tutaj comment handler dostępny i mówię tyle. Subscribe async, czyli zasubskrybuj się na komendę typu calculate value. No i tutaj dostajesz tą wiadomość na wejście i w tym momencie użyj tego handlera, czyli przetwórz tą wiadomość tego typu calculate value, bazując na tym comment handlerze, który sobie zdefiniowałem tutaj w tym przypadku w projekcie service, również w folderze handlers. Więc tutaj mam taki calculate value handler, no i zobaczmy co on robi. Bierze jakiś interfejs iCalculator, który służy do obliczenia tam kolejnego wyrazu ciągu Fibonacciego, który jest zdefiniowany tutaj w pliku fast, bo to był akurat szybki kalkulator. Bierze sobie taki prosty kalkulator i następnie tutaj dalej subskrybuje, a znaczy, przepraszam, wysyła wiadomość, zobaczmy na szynę, czyli również bierze na bus klienta, wysyła nasz, w tym przypadku wydarzenie na szynę value calculated, że jakaś wiadomość została wykonana, tak? Więc value calculated jako event zostaje wysłane na szynę po przetworzeniu komendy calculate value. No i następnie nasze API, jak widzieliście wcześniej, tutaj się subskrybuje w tym miejscu na... O, myszka mi padła. No cóż. Subskrybuje się tutaj na komendy typu calculate... na wydarzenie typu value calculated. No i je przetwarza tutaj w swoim handlerze, zapisując je po prostu do repozytorium. No i potem na samym końcu jesteśmy w stanie tutaj w naszym Fibonacci kontrolerze wstrzyknąć sobie to repozytorium, no i pobrać w operacji typu właśnie HTTP GET wartość naszego wyrazu, jeżeli taka istnieje. Patryk, do tej pory zrozumiałe w miarę? Tak, na przykładach zrozumiałe. No. Nie jest okay. To takie ciężkie do skumania, więc spoko.
Ok, więc z grubsza tak to wygląda. Tą aplikację możecie sobie odpalić właśnie lokalnie w prosty sposób, więc albo byście użyli teraz, odpalić sobie Dockera, przepraszam, RabbitMQ z poziomu Dockera, chmury, bądź całkowicie lokalnie, instalując go i po prostu odpalić sobie tutaj jedno API raz drugie API, albo możecie też użyć tutaj Docker Compose'a, tutaj w folderze scripts, bo to jest podpięte pod build server, pokazywaliśmy jak to podpiąć z build serwerem, z Docker Hubem i tak dalej. Macie tutaj gotowego Docker Compose'a, więc tutaj można naprawdę wziąć, sobie przejść do folderu scripts, czyli zrobić cd scripts, zróbmy tak, cd scripts i tutaj teraz Docker Compose. Na samym początku trzeba wywołać operację start dependencies, ponieważ chcemy mieć pewność, że najpierw się odpali nasz RabbitMQ i nasze serwisy dopiero się odpalą po tym, gdy RabbitMQ już sobie będzie działał, więc najpierw wywołujemy tę operację start dependencies. RabbitMQ się tutaj odpali zaraz. No i w tym momencie możemy zrobić docker compose app, czyli odpalamy sobie naszą całą infrastrukturę składającą się właśnie z Rabbita oraz jeszcze API. OK. No i teraz sobie wszystko będzie działać. Zobaczmy. Rabbit się odpalił. Zaraz się powinno odpalić jeszcze nasze API. Przeskrolujmy. OK. Odpala się Fibon Service oraz Fibon API. Tutaj jeszcze odpaliłem jedną rzecz do logowania LK Stack, czyli Elasticsearch, Logstash i Kibana, ale o tym teraz nie będziemy mówić, bo to jest zupełnie inna kwestia, więc się tym LK tutaj nie przejmujcie w ogóle. No i zobaczmy, mamy nasz localhost 5000 teraz. Powinno nam API zwrócić tutaj ładną wiadomość, że zostało uruchomione. Oraz localhost 5050. Więc jak widzimy, API sobie działa, Fibon API. Tutaj jeszcze będziemy mieli localhost 5050, czyli teraz nam powinna zwrócić wiadomość z Fibon serwisu, że nasz Fibon serwis tutaj sobie działa. Działa jedno i drugie. No i filozofia jest taka, że możemy sobie tutaj zrobić slash Fibonacci, powiedzmy, chcemy pobrać dziesiątki, zobaczymy, że taka wartość nie istnieje, więc możemy teraz zrobić post naszego API, czyli odpalę sobie tutaj postmana i chcemy zrobić operację typu HTTP post do naszego Fibonacci kontrolera, które sobie weźmie, wrzuci to na szynę, no i następnie nasz Fibonacci service, tutaj ten projekt service, odpali nasz calculate value handler, opublikuje tutaj event value calculated, i następnie nasze API w swoim handlerze Value Calculated Handler wyłapie to wydarzenie, no i sobie zapisze wynik w repozytorium. Więc teraz musimy poczekać chwilę, jak się włączy Postman. No i sobie wygenerujemy takie przykładowe żądanie do naszego API i zobaczymy, czy wszystko działa tak, jak powinno. OK. Ewentualnie możemy jeszcze użyć curla zaraz, bo ten postman ostatnio coś się ładuje długo. Ale może się w końcu załaduje. Albo spróbujmy zrobić curlem, czyli to byłoby tak. Operacja pod URL localhost 5000 slash Fibonacci. Operacja typu post. I tutaj przesyłamy po prostu akad minus, slash, powiedzmy 10 jako wartość ciągu, którą sobie tutaj chcemy obliczyć. O, jest już dobra, jest postman, to będzie czytelniej. Więc nowa operacja. Czyli localhost 5000 slash Fibonacci. Wysyłamy posta, powiedzmy z wartością 10. Zróbmy send. Dostaliśmy 202 accepted, czyli widzimy tutaj w naszym headerze, że nasza wartość w location headerze powie nam tyle, że Fibonacci slash 10 będzie dostępna. No i teraz zobaczmy, czy faktycznie ta wartość jest dostępna. No i jak widzimy, działa, czyli mamy wartość 55, co się zgadza, więc cała nasza operacja została przeprowadzona pomyślnie. Trafiło sobie na naszą szynę danych, a nasza szyna danych sobie to, nasz serwis sobie to zasubskrybował, przetworzył to, tę wiadomość, no i następnie wygenerował event, który znowu trafił na szynę danych, no i następnie ten event sobie przetworzyło API, no i zapisało w repozytorium. Więc jak widzimy, prosty przykład, ale działający i mam nadzieję w taki dość przystępny sposób tłumaczyć tak naprawdę, jak w ogóle zacząć
bawić się, że tak powiem, systemami, powiedzmy, rozproszonymi. No i teraz, dobra, Patryk, czy masz jeszcze jakieś pytanie odnośnie tego, zanim jeszcze powiem krótko odnośnie takich najważniejszych rzeczy, na co zwracasz uwagę? Nie, nie, z tym dołkę, kropołudzę i tak dalej, to skumałem w sumie, no tak naprawdę repo jest otwarte, więc mogę sobie zawsze ściągnąć i to wszystko Tak, prześledzić, nie? Więc to jest po prostu okej. do ogarnięcia. Dobra, więc ważna kwestia jest taka, że jeżeli tworzymy taki system rozproszony, powiedzmy, no to tutaj rozproszony znaczy zazwyczaj, że jest w pełni asynchroniczny. I co to mówi, co to nam wskazuje? No mówi to nam tyle, że jeżeli na przykład w tym momencie wysyłam do mojego API tutaj żądanie typu HTTP POST w tym miejscu i to żądanie trafia na szynę, to ja nie mogę się spodziewać, że odpowiedź, czyli na przykład, że ten Fibonacci 610, czyli że to będzie dostępne z miejsca, że to będzie synchroniczne. Czyli nie mogę mieć żadnej pewności, że wysyłając tą operację tutaj, wylicz mi wartość, powiedzmy, na 10 czy na 100, czy jakąś inną wielką wartość, która może potrwać trochę czasu, że w ułamku na sekundy będę mógł wywołać operację GET, że to wysłanie tego na szynę spowoduje jakąś synchroniczność, że całość będzie spójna i tutaj zaraz się pojawi wartość do pobrania w moim repozytorium. Ponieważ całość jest w pełni synchroniczna, musimy pamiętać, że nasze operacje, tworzące jakieś nowe zasoby, czy to będzie konto użytkownika, tworzące nową płatność i tak dalej, są w pełni asynchroniczne. Muszą być asynchroniczne, ponieważ chcemy, aby nasze API było asynchroniczne, tak? Taka jest filozofia, że wysyłam wiadomość na szynę, ona tam trafia, no i nasze API po prostu służy tego, aby te wiadomości gdzieś przesyłać dalej, tak? Że tak powiem, nie zatyka się, bo ono nie przyda logiki biznesowej, więc nie generuje odpowiedzi w jakiś synchroniczny sposób, zakładając, że wynik się przetworzył, tak? API po prostu ma być taką bramką, czyli tak zwanym gatewayem, jak to się nazywa w tym wzorcu. I z czym się to wiąże? No wiąże się to z tym, że musimy o tym pamiętać i musimy wiedzieć, projektując takie API, że klient tego API po prostu musi być świadomy, że taka operacja może chwilę potrwać. Zazwyczaj to są szybkie operacje, trwają powiedzmy ułamek sekundy i faktycznie nawet nie zauważy, że po wysłaniu posta i zrobieniu geta w ogóle coś się stało w tle, co mogło akurat wiadomości zwrócić, bo zazwyczaj działa to bardzo szybko. Niemniej jednak, gdy posiadamy jakieś operacje, które wymagają powiedzmy trochę więcej czasu, załóżmy, że już kilka sekund, a klient dostaje odpowiedź API w ciągu ułamka sekundy, ponieważ całość leci na szynę i tutaj się nic nie przetwarza, na nic się nie czeka, no to może mu się wydawać, że no super, więc zróbmy sobie teraz geta, no i pobierzmy moją wartość, a wartości nie ma, tak? Wartości nie ma, bo dopiero wartość powstanie, bo się przetwarza, bo to jest operacja, która trwa ileś na przykład sekund. Więc musimy o tym pamiętać. I tak naprawdę nie możemy tutaj w sumie nic z tym zrobić, ponieważ musielibyśmy stworzyć nasze API w sposób synchroniczny, czego oczywiście nie chcemy robić. Natomiast to, co możemy zrobić naszego klienta, to dostosować pewnego rodzaju wzorzec. Więc w jaki sposób możemy powiadomić naszego klienta, że operacja się wykonała? Ja tutaj używam naprawdę jednego podejścia, w sumie dwóch. Pierwsze podejście główne i drugie podejście jako tak zwany fallback, gdy na przykład klient powiedzmy nie jest w stanie wykorzystać pierwszego podejścia. Osobiście tutaj używam tak zwanych websocketów, czyli w momencie, gdy klient wysyła operację jakąś, żądanie do mojego API, które ma coś stworzyć, jakiś zasób i następnie chce ten zasób pobrać, ale nie wie, kiedy ten zasób będzie dostępny, no to ja tutaj mówię mu tyle. Posłuchaj, podłącz się do mojego API używając websocketów, i następnie, w momencie, gdy operacja się przetworzy, to ja Cię powiadomię, czyli zrobię pusha, tak? Zrobię pusha, czyli wypnę Ci przez te websockety powiadomienie i Ty w tym momencie będziesz w stanie, jakby mógł pobrać sobie taki zasób. Więc robię tak zwanego pusha, czyli wypycham wiadomość, mówię mu, zasób jest dostępny, operacja się zakończyła, możesz sobie pobrać zasób. I w tym momencie klient wie, że po tym asynchronicznym przetwarzaniu jakby ten zasób jest gotowy do pobrania, gotowy do użycia. Więc to jest pierwszy sposób. No i drugi sposób jest taki, że załóżmy, że klient nie może używać websocketów, no to wtedy ewentualnie robimy jakiś endpoint, taki uniwersalny, w którym możemy sobie pobrać stan naszej operacji, czyli po prostu klient robi pula, ale pamiętajcie, zawsze lepiej wiadomość pushować, czyli wypychać, niż robić pula, bo niepotrzebnie obciążamy, że tak powiem, API, więc zawsze lepiej pushować, niż pulować, że tak powiem. I zrobimy sobie jakiś endpoint typu get, w którym klient naszego API po prostu pobiera sobie, co powiedzmy pół sekundy, status swojej operacji i na przykład widzi, ok, operacja zakończona, no to znaczy, że mogę sobie teraz pobrać mój zasób.
I takie podejście właśnie stosowałem w naszym platformie Collective, bo tam jest wszystko w pełni synchroniczne, że właśnie używamy WebSocketów, ale też posiadamy taki fallback w postaci właśnie pojedynczego geta, które służy do tego, aby można sobie było pobrać po prostu status swojej operacji, która się wykonuje gdzieś, no i zobaczyć, jeżeli jest gotowa, no to wtedy znaczy, że się wykonała, no jakaś zasób może być gotowy do pobrania. Ale o tym opowiem w przyszłości, bo to jest troszkę bardziej zaawansowane. Niemniej jednak chcę, byście mieli na uwadze po pierwsze to, że to jest tworzenie serwerów sprzężonych jest dużo bardziej złożone, że trzeba również orkiestrować potem te instancje, które są sproszone po różnych serwerach, w postaci różnych kontenerów dockerowych, żeby nad tym czuwać, ale do tego również są narzędzia, które pozwalają to wykorzystać, że trzeba to jakoś monitorować, że trzeba mieć na uwadze to, że to jest wszystko w pełni asynchroniczne, więc tutaj coś leci na szynę, więc to może chwilę potrwać, zanim się przetworzy, chociaż zazwyczaj wykonuje się błyskawicznie. Trzeba mieć na uwadze to, że nasze serwisy powinny być małe, powinny mieć wydzieloną taką konkretną lukę biznesową, powinny posiadać swoje własne bazy danych, co wiąże się z tym, że jak chcemy pobrać na przykład jakiś zasób z jakiegoś serwisu, no to zazwyczaj nie robimy tak, że mamy API, API odpytuje serwis A, a serwis A odpytuje B, który odpytuje jeszcze C, które dopiero składają sobie te swoje odpowiedzi, swoje zasoby w jakąś jeden konkretny zasób, który chcemy potem zwrócić użytkownika. Tutaj zazwyczaj stosujemy tak zwane podejście Secure-S, czyli rozdzielamy nasze komendy, czyli jakby nasz zapis do odczytu, tworzymy sobie jakąś specjalizowaną bazę danych dla naszego API, które sobie posiada wszystkie te obiekty w postaci właśnie takich płaskich obiektów gotowych od razu do odczytu, ale o tym również opowiem w przyszłości, bo to jest jeszcze również inny wzorzec. Po prostu chcę, żebyście wiedzieli to, że z jednej strony dostajecie możliwość stworzenia aplikacji praktycznie skalowalnych w nieskończony sposób, które mogą być niesamowicie wydajne, praktycznie bez limitów, ale z drugiej strony, jak się tak zaczyna to stosować bardziej produkcyjnie, bardziej zaawansowany sposób, no to trzeba mieć na uwadze wiele kwestii, o których z początku się nie wie, bo po prostu się nie wie, bo się go nigdy wcześniej nie robiło, tak jak ja z tym miałem, bo bawię się tym gdzieś od roku i jest znalazł sporo kwestii, które po pewnym czasie wychodzą, których muszę douczyć bądź przetestować, aby sobie coś po prostu zrobić, aby to działo tak, jak ma działać. Więc pamiętajcie, to nie jest tak, że teraz wszyscy tworzymy systemy rozproszone, bo monolity jak najbardziej są ok i w wielu stosowaniach mają jak najbardziej duży sens. Niemniej jednak, jak chcecie się pobawić z systemami rozproszonymi, to warto mieć na uwadze to, że właśnie jest wiele kwestii związanych właśnie czy to z wysyłaniem danych w asynchroniczny sposób, czy z pobieraniem danych, czy z samą orkiestracją, czy zarządzaniem tymi wszystkimi usługami, na które trzeba zwracać uwagę, no bo inaczej, może tak powiem kolokwialnie, można popłynąć, no i można się naprawdę natrudzić, zanim cokolwiek zacznie działać. Więc z mojej strony tak bardzo ogólnie to tyle. Nie wiem, Patryk, czy masz jakieś pytania? Wiesz co, myślę, że to wszystko odcinek jak najbardziej do prześledzenia, do zrobienia samemu, bo tak na teraz to wiadomo, wszystko jasne, a tak naprawdę pewnie się na pierwszej, lepszej rzeczy ktoś wyłoży. No tak, ale to jest, no tak, złożona architektura, wymaga wiele czasu, wiele zabawy, ale Jest, jakby co, jest Twitter, czytamy dokładnie, jest przez, Twitter, jest Facebook, na jest Facebooku Facebook, też podpisuję, czy tam maile, więc do można pytać. Piotrka pisać, wszystko na pewno pomoże. To jest No, człowiek, który także ma masę czasu, oczywiście. więc jakby co to pomoże. Ja Okej, się no. sam chętnie tym pobawię, bo ogólnie ostatnio szyny danych, tak, temat bliski mi. Też mamy w pracy stworzyć tam system rozproszony i tak dalej na mikroserwisach, więc muszę pogłębić temat. Więc jak najbardziej wpasowaliśmy się z tym Tak, odcinkiem rzeczy, tak. które potrzebuję, że tak powiem. I tak, to jest odcinek, który powiedzmy kończy całą tą serię, ale z drugiej strony będzie takim fundamentem, ponieważ chcę w przyszłości opowiadać troszkę o tym, jak tworzyć właśnie bardziej zaawansowane systemy, czy na przykład naszego Collectively, czy czegoś innego, pójść trochę bardziej w stronę tych systemów rozproszonych i właśnie tych mikroserwisów, nazwijmy to, pokazać wam, z czym się tam zmagałem, w jaki sposób pewne kwestie rozwiązałem, i w jaki sposób po prostu pewne rzeczy można sobie zrobić, aby one faktycznie działały w taki sposób, jaki mają działać. Więc to mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości powoli będę publikował. Z mojej strony myślę, że to tyle. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca tej serii. Przepraszam za opóźnienie z ostatnimi odcinkami, które wyniosło kilka tygodni, ale słowo było dane, trzeba było zakończyć wszystko. Więc z mojej strony dzięki i do usłyszenia w jakiejś dalekiej przyszłości. Od mojej strony powiem, że no Piotrowi się należą wielkie podziękowania, więc podziękuję oficjalnie jeszcze za to wszystko. No, przyda się dla wszystkich, wszystko jest ogólnodostępne.
No jeszcze mogę powiedzieć, że Piotrek tworzy kursy płatne, takie dobre kursy, szczególnie o dotnecie, więc jeżeli ktoś byłby no, zainteresowany poszerzeniem wiedzy, to są takie popularne serwisy jak Udemy, nie wiem, tam Pluralsight, tak, jest Pack Publishing. Jeżeli ktoś był zainteresowany, to zachęcam do, strefa kursów jeszcze jest, zachęcam do oglądania Piotrka kursu, bo, że tak powiem, sam kupuję, sam oglądam i, że tak powiem, wszystko jest fajnie wytłumaczone, no i same opinie o tych kursach na stronach, no mówią wszystko, tak, że Piotrek jednak ma dar do przekazywania wiedzy, więc polecam. No jeszcze polecam platformę Collectively, tak, wszystko można podejrzeć, co tam się dzieje. Aktualnie Tak. pracujemy nad tym, tak bardziej teraz, tak powiem, Tak, o tym. ciężej, ale co O Piotrek o tym tym. powie, no. Tak, o tym będziemy mówić, myślę, w pewnych odcinkach przyszłości, bo tutaj mamy naprawdę taki system, powiedzmy, rozproszony już na, nie wiem, 10 usług albo na więcej, i to sobie w miarę działa. I ja to wam, wiesz, po prostu open source'owe, bo w sumie to tworzę bardzo mocno. Więc o tym wam opowiem w przyszłości, w jaki sposób wszystko odpalić i pożenić ze sobą. No i na ten moment to tyle. Do usłyszenia za jakiś czas pewnie. Jeszcze było miło prowadzić serię i tyle. To nie jest koniec, to jest dopiero początek wartościowych treści na tym I'll be kanale. back. I'll be back, dokładnie. Dobra, Dobra. no to dzięki jeszcze raz i na razie Dziękuję wszystkim. również. Do Cześć. usłyszenia. Cześć.